Siemanderko, dzisiaj inne ryby. One nie będą takie, karpie takie, tylko prawdopodobnie takie. Chyba że jakiś nam wejdzie linek, bo głównie po to tam idziemy. Nęciłem tam sobie dzisiaj rano, jak byłem z karatem na spacerze. Widzicie, sprzęt ograniczony jak zawsze. Wszystko co mam znajduje się tutaj. Idziemy właśnie nieopodal domu praktycznie. Mam tutaj 3 minutki spacerkiem. Więc pobawimy się dzisiaj z drobnicą. A jak się uda zrobić jakiegoś linka fajnego, to będę wtedy szczęśliwy. Dobra, lecimy łowić. No to jesteśmy już na miejscu. Zobaczcie sobie moją miejscówkę. To naprawdę jest malutka rzeczka. Miejscówka już oczyszczona, jak widzicie, nie jest naprawdę za dużo miejsca. Zanęta, którą dzisiaj będę stosował, to jest Carp Turbo XL, czyli gruboziarnista zanęta. Do tego dodam troszkę drobnoziarnista zanęty, bo chcę pobawić się i z tą małą rybą. Jak wspomniałem wcześniej, liczę na to, że wejdzie mi jakiś linek. Więc odsypujemy troszkę grubiasa z kulkami. Do tego idzie drobnoziarnista. I do tego wszystkiego zwykła kukurydza z puszki, na którą też będziemy łowili z białymi robakami. O. Troszkę sobie zostawiamy oczywiście do tego, żeby mieć ten haczyk. Trochę wody. Mieszamy. Czyli taka nasza standardowa procedura, jak przychodzimy. Nie spodziewałem się, że będę robił w ogóle film w takim miejscu, ale urokliwe miejsce, to mówię, a nagram wam z pławniczek. O. Może być i wrzucamy do wody. No to standardowy zestaw, kanapeczka, czyli i jeden biały robak. I do tego będzie szła kukurydza. Malutki haczyk oczywiście. O, jedna kukurydzka. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Na razie sztuki nam nie powalają,
nagram wam kilka brań, jak naprawdę się wrzuci. Zmieniłem na robaczka, bo kukurydze mi zaraz rozwalały te ryby. Wrzucę i pokażę wam, jak one tutaj intensywnie biorą. Ledwo się wrzuci, od razu jest branie. Dobra, wypinamy rybkę i zwracamy rybce od razu wolność. Jak widzicie, co rzut to jest ryba naprawdę, ale nie taka. Ostatnio nawet tutaj złowiłem, nie w tym roku, a to było 2 lata temu, to udało mi się nawet złowić miętusa. To jest jedyny mój miętus złowiony w życiu. I złowiłem go wtedy na czerwonego robaka przypadkiem, ale jednego miętusa mam. Nie jest za duży, bo miał około 20 cm, ale jest. Ale linki takie już tutaj po 50 cm połowiłem. Podejrzewam, że pogoda im dzisiaj nie odpowiada, bo jest mega klar. Jest godzina 16, a słońce wali prosto w pysk. Tutaj, żeby na te liny podejść, wtedy musiałem, nie wiem, która była godzina. Wtedy 19, 20, jak już się robiła szaruwa, to wtedy brałem, ale nie narzekam, bawię się z tymi małymi. Robaczek na haczyk, zaraz chwilę donęcimy, to co bym zrobił zanęty właśnie będę chciał wykorzystać. Może akurat się trafi jakąś sztuka, zarzucamy i od razu będzie pewnie branie, nawet wam nie wyłączam, zobaczcie sobie, zarzucone i już kubie.
No. Pobierz trochę bardziej intensywnie, żeby widzieli to widzowie. Przesuniemy dalej. O, i już coś bierze bardziej. Ach, przerzucamy. I mamy kolejną sztukę, a teraz robimy tym rybkom zmianę diety, czyli żelki jajem i spróbujemy złowić rybę na żelka. Ciekawe, czy się uda. O, mamy i zarzucamy żelka z madą. No, już jest w branie. O. Ach. Złowiłem patyk. Jednak się na żelka skusiła nam tutaj uklejeczka. Naprawdę, nie nagrywam wam wszystkich brań, bo tych brań tu jest od groma. Nie wiem, posiedzę jeszcze może z pół godzinki, bo słońce mnie tutaj zabije. Więc widzowie, zdrówko. Dzisiaj wlatruje arbuz truskawka, zdróweczko. Ale jest coraz cieplejsze w tym słońcu, a tu nie mam cienia. Tu trzeba przyjść pod wieczór naprawdę pochytać. No, branie jedno za drugim. Ale to ja wiedziałem, że jak tutaj przychodzę, za każdym razem mam taką drobnicę. Ale nic większego nie chciało wziąć, jeden raz jedynie wzdręga, która mi się przy samym brzegu spięła. To taka dwudziesteczka. A pod wierak leży ode mnie 1,5 metra. Nie chciało mi się po niego po prostu schylić i myślałem, że ją dźwignę i poszła wszystko z haczykiem. No ale cóż. Lenistwo wygrało. Bawimy się jeszcze trochę, myślę, że połowimy jeszcze tak z pół godzinki, będziemy się zawijać. Trzeba na kolację iść. Rybaczku, chodź tu do mnie, rybka jakaś cię zje. Robaczku, chodź do cienia, bo spleśniejesz mi też. Robaczku, robaczku, złów jakąś większą rybę. Już zarzucam cię. Leć do wody, złów mi rybkę, rikitikitik. Hej, rybka tam, rybka tu, rybka bierze tu i tam. Rap tap tap, tarap tap tap, Jackowi od słońca bije bardzo tak. Hej, branie jest, rybkę będę miał. Będę miał, rybkę zaraz będę miał. Miał. O, i jak mówiłem,
ważka zaatakowała mi wędkę. No i zaczęły nam brać krąpiki, ale to już końcówka tych ryb, no naprawdę. Słońce dalej im po palniku totalnie. Poję sobie, a rośnie, przyjdę znowu. A my zaraz się zbieramy. Więc jak wam się podobał taki krótki filmik z wypadu na spławiczek na strugę, dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę, to zrobimy więcej takich wyjazdów, jak gdzieś będę po prostu w okolicy, biorę spławikówkę i będziemy wtedy łowić. Więc do zobaczenia i widzimy się w kolejnym filmie.